W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten piękny poranek 9 czerwca, w piątek, witam i pozdrawiam Was, drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie. Dzisiejszy dzień chcemy wspólnie rozpocząć odsłuchanie się w Boże Słowo, które książeczka z Biblii na co dzień podaje nam wpierw z 5 Księgi Mojżeszowej, z 23 rozdziału, 6 werset. Zamienił Ci Pan, Bóg Twój, przekleństwo w błogosławieństwo, gdyż umiłował Cię Pan, Bóg Twój. Drugim wersetem są słowa z drugiego listu Piotra, z 3 rozdziału, 15 werset. Cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jako słowo komentarza mamy podane słowa Ole Halesbiego. Im dłużej żyję, tym bardziej Bogu dziękuję za to, że niezupełnie Go rozumiem. Jeżeli nie byłby większy od mojej zdolności pojmowania, wówczas na pewno nie byłby w stanie rządzić tym światem, a tym bardziej tego świata zbawić. Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, chciałbym, byśmy chwilę przystanęli nad słowami, które w swoim liście, już w swoim drugim liście, skreślił apostoł Piotr. Może zacznę od pytania. Ilu znacie ludzi, których w waszych oczach już skreśliliście? Dając im pewną ilość szans, widzicie i uważacie, że w zasadzie nic z tych ludzi nie będzie. A może pójdźmy głębiej. Ilu ludzi takich znacie w sensie religijnym, którzy widzicie, jak bardzo odpadli od Boga i w zasadzie w naszych oczach odrzucili Go i nie będą zbawieni. Porzucili Boga świadomie, mniej świadomie, ale w naszych religijnych ocenach są straceni. Jeżeli mamy choć jedną taką osobę, to co z nami? Czy czasem, kiedy byśmy uczciwie spojrzeli na swoją wiarę, to czy my także, może nawet często, zasługiwalibyśmy na taką ocenę? Jest stracony, nic z niego nie będzie, Bóg nie ma z niego żadnego pożytku. Apostoł Piotr pisze do swoich czytelników wiadomość, która w zasadzie mogłaby przez nas być odczytana jako słowa: nadzieja jest dla każdego. Piotr pisze bowiem o Bożej cierpliwości. Bożej cierpliwości, która jest okazywana względem każdego z nas. Ba, jako pewien przykład, obraz tego, o czym mówi, jak pragnie, by został zrozumiany, podaje apostoła Pawła. Bardzo ciekawy zabieg. Piotr i Paweł. Paweł przecież w swoim liście do Galacjan w 2 rozdziale wprost opisuje to, jak stanął w opozycji przeciwko Piotrowi, jak wytknął mu jego hipokryzję w związku z jadaniem z poganami, kiedy w pobliżu nie było Żydów, a później pewne oddalenie się od nich i zmianę frontu. Paweł jako obraz słów Piotrowych, jako ten, który dla Piotra jednak mimo wszystko oznacza kogoś, kto rzeczywiście w oczach chrześcijan mógł być stracony. Wielki prześladowca. Człowiek, który wtrącał chrześcijan do więzienia. Człowiek, który był znany chrześcijanom jako Saul z Tarsu. A jednak to dziś Piotr w swoim liście podaje go jako przykład, obraz kogoś, kto jest owocem Bożej cierpliwości.
Bożej cierpliwości, która nie tylko daje Pawłowi szansę na odnowienie relacji z Bogiem, nawiązanie relacji z Chrystusem, ba, danie mu zbawienia, ale także czyni z Pawła niesamowite narzędzie w rękach Boga. Narzędzie ewangelizacji, niesienia dobrej nowiny drugiemu człowiekowi, także i nam. Myślę, że te słowa dzisiaj apostoła Piotra powinni nas pobudzić do pewnej refleksji, przede wszystkim nad sobą, bo też nierzadko mamy świadomość tego, że w zasadzie żyjemy nieraz tak, że jesteśmy straceni. Może popełniliśmy dużo błędów, może gdzieś się zagubiliśmy, ale Piotr mówi nam dzisiaj jasno, dla ciebie również jest nadzieja. I w tej nadziei chciejmy żyć każdego dnia. Z tą nadzieją w sercu patrzeć na drugiego człowieka i nie ulegać pokusie do tego, by oceniać, by skreślać, by wyrokować i być na miejscu Boga. Bo tak jak Piotr dzisiaj nam to przypomniał, Bóg jest cierpliwy i już to powinniśmy odczytywać za ratunek, bo pragnie Bóg naszego zbawienia, pragnie dla nas jak najlepiej. Chciejmy więc ten piękny dzień przeżyć z tą myślą o Bożym Słowie i życzę wam, drodzy, Bożego błogosławieństwa na ten dzień, na cały weekend. Pozdrawiam serdecznie z Suwałk. Z Bogiem.